Witajcie moi drodzy na kanale Stajni Iskra. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać i opowiedzieć o naszym święcie w stajni. W Hubertusa zawsze obchodzimy urodziny Iskry. W tym roku to są 21. Ja jestem z jedną grupą w terenie, ale jeszcze kolejne trzy wyjechały z panem Jakubem, z Natalką instruktorką oraz z Mariką. Więc zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jak widzimy, że aż tylu entuzjastów tego koniarstwa, tej przygody, która się tutaj rozpoczęła, za pomysłem, za odwagą i wielkim heroicznym działaniem mojego, proszę Państwa, mojego mentora, którego mam przez całe życie. Dziękuję Ci za to. Witam ludzi dorosłych, ale przede wszystkim witam to olbrzymie grono młodzieży. Przyszłych jeźdźców. Ten skarb, który ma szansę zaprezentować w tej stajni ruch. Zatem się zgodnie z tradycją przedstawimy się w ten sposób, że będę przyjeżdżając przy każdym, każdy powie swoje imię i nazwisko lub imię konia. W tym roku Hubertus ma trochę inną formę, można powiedzieć zwykłą, tradycyjną, ponieważ wyjechaliśmy na ponad dwugodzinny teren w poszukiwaniu lisa. Oraz jak wrócimy, będziemy w pogoni za lisem brać udział, ale dla młodszych jeźdźców czy dla osób mniej doświadczonych będzie także szukany lis, czyli lis się schował w lesie, gdzieś pod krzaczkiem, gdzieś na łące i jeźdźcy muszą go znaleźć. Wzięło ponad 40 jeźdźców udział w naszym Hubertusie. Byli to młodzi jeźdźcy, dzieci, młodzież i oczywiście dorośli. Jest to dla nas bardzo ważne święto. Święto, w którym chcemy spędzać czas z naszymi przyjaciółmi Iskry, z rodziną. I w tym roku zdecydowanie nam się to udało. Przyjechało do nas wielu przyjaciół, osoby, które są na co dzień z nami w stajni. I celebrujemy ten moment. Mam nadzieję, że każdy następny Hubertus będzie w ten sposób wyglądał. Natalka i Ataman. Brawo! Złapany lis!
Brawo! I to Helena na tośce. No, na cześć lisa! Hip hip! Hurra! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Brawo! Lisa, brawo! Została Helena Gossa na tosi! Tosi! Brawo! Brawo, Helenko! Miło się patrzy, jak pojawiają się trzy pokolenia rodziny Gossów, bo najmłodsza Helenka i Hania, córki Jakuba i Kasi oraz tata Kuby, czyli założyciel Stajni Iskra, czyli pan Mieciu. Niezwykle budujące jest dla nas wszystkich, dla mnie jako kierownika stajni, dla właścicieli, dla instruktorów, którzy prowadzą w naszej stajni lekcje i są związani z nią po prostu. Budujące jest to, że tak wiele osób chce z nami spędzać czas i chce uczestniczyć w naszych imprezach, biesiadach, bo oczywiście Hubertus kończy się biesiadą, a w tym roku robimy to blisko koni, ponieważ w stajni rozstawiamy stoły i będziemy siedzieć wśród koni naszych ukochanych zwierzaków. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam Was do tego, byście przyjeżdżali do nas, trenowali z nami, jeździli z nami w tereny i uczestniczyli w tak pięknych imprezach jak Hubertus i urodziny Iskry.